Żyjemy w Polsce w kraju jednym z najbezpieczniejszych na całym świecie. Statystyki związane z zabójstwami, z napadami, z gwałtami są jedne z najniższych na świecie. Od kilkudziesięciu lat na terenie Polski nie miała miejsce żadna wojna. Nie mamy na terenie Polski gangów składających się z mniejszości narodowych, które nawet nie znają naszego języka. Nie mamy tutaj stref no-go, do których boi się wjeżdżać policja. Polska jest jednym z nielicznych krajów w naszym regionie, gdzie nie było żadnego zamachu terrorystycznego. A ten stan rzeczy Janina Ochojska z Donaldem Tuskiem chcą zmienić. Ochojska wprost powiedziała, że jak opozycja wygra wybory, to zlikwidują mur na polsko-białoruskiej granicy czyli umożliwią zupełnie niekontrolowany napływ migrantów z Afryki i z Azji, często szkolonych w Moskwie.